Szanowni Państwo, dzisiejszym tematem naszego wykładu będzie dalej rewolucja francuska, część trzecia, nazwijmy ją tak roboczo, rewolucja jako nowe stworzenie. Ostatnio mówiliśmy sobie dużo o idei umowy społecznej, idei suwerenności narodu, wykluczenia z narodu i sposobie reprezentacji. Czyli tych ideach, nazwijmy to nacjonalistycznych czy prenacjonalistycznych, które przyświecały rewolucji francuskiej. Dzisiejszym naszym tematem będą skutki społeczno-polityczne umowy społecznej, kontraktu społecznego. Innymi słowy, dzisiejszym tematem będzie próba kreacji nowego człowieka, nowego świata politycznego, społecznego, kulturowego, cywilizacyjnego, podjęta przez rewolucjonistów francuskich w roku 1789. Zacznijmy może najpierw od takiej jednej ważnej sprawy. W Ancien Régime, przed rewolucją francuską, bardzo silna była teologia augustyńska, odwołująca się do świętego Augustyna, akcentująca olbrzymią rolę i olbrzymie znaczenie grzechu pierworodnego. W związku z tym wskazująca na niesamodzielność człowieka, na błędy i słabości ludzkiego rozumu. Ta teologia prowadziła do przekonania, że człowiek jako istota grzeszna, a więc zła, czy też skłonna do zła, potrzebuje silnej ręki, silnej władzy i taką silną ręką i silną władzą była monarchia absolutna, wywodząca swoją władzę bezpośrednio z woli Boga i z łaski Boga. Głównym teoretykiem tej teologii augustyńskiej był Jacques Bossuet, który napisał pod koniec panowania Ludwika XIV, taką słynną pracę Polityka wysnuta z Pisma Świętego, która się ukazała co prawda dopiero w wieku XVIII, już po jego śmierci, ale która, można powiedzieć, stanowi takie podsumowanie teologicznego backgroundu Ancien Régime. Oświecenie całkowicie zrywa z modelem człowieka jako istoty skażonej grzechem pierworodnym. Oświecenie stanowi bowiem jeden wielki proces laicyzacji, sekularyzacji, czyli wielki proces neutralizacji Boga jako czynnika politycznego, Boga jako stwórcy świata, stwórcy człowieka i dawcy suwerenności. Wraz z tą negacją Boga nastąpiła równocześnie negacja teologii świętego Augustyna wraz z fundamentalnym dla niej pojęciem grzechu, a szczególnie grzechu pierworodnego. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że jeżeli uznajemy człowieka za grzesznego, skażonego grzechem pierworodnym, to jest rzeczą oczywistą, że człowiek grzeszny, mający skłonność do zła, albo jak u świętego Augustyna, właściwie zły, o ile Bóg nie da mu łaski, aby mógł wierzyć i czynić dobro, no to człowiek z natury swojej tak zepsuty przez grzech nie może rządzić się demokratycznie. Nie może tego typu człowiek przebywać na wolnym rynku politycznym, wolnym rynku usług, wolnym rynku ekonomii, ponieważ jest całkowicie podszyty egoizmem, złem i chce wyrządzić to zło innym ludziom. Innymi słowy, indywidualizm, emancypacja człowieka, którą zapowiedziało oświecenie, a próbowało wprowadzić w życie, próbowali rewolucjoniści, jest niemożliwa. I stąd tak ważne jest połączenie dwóch tez, a mianowicie umowy społecznej z negacją grzechu pierworodnego, która się dokonała w epoce oświecenia, za pomocą procesów laicyzacji i sekularyzacji, które całkowicie wyparły Boga z przestrzeni publicznej. Umowa społeczna ma znaczenie fundamentalne, dlatego że jeżeli zakładamy, że człowiek nie jest skażony grzechem, a jest, tak jak mówi Jean-Jacques Rousseau, rodzi się dobry, a to cywilizacja go zepsuła, to z tego wniosek, że cywilizację można zmienić. I umowa społeczna jest próbą zmiany cywilizacji. Umowa społeczna tak naprawdę zakłada, że w roku 1789 Francuzi zebrali się,
no nie bezpośrednio, ale za pomocą swoich przedstawicieli i stworzyli cały świat polityczny, społeczny, religijny i kulturowy od nowa. Wszystko, co istniało przed umową społeczną, stało się nieważne. Przestało mieć prawowitość, ponieważ pochodziło z woli Boga, a w 1789 roku lud założył wszystko od zera. Instytucje polityczne. Ma prawo założyć własny kościół. Ma prawo podzielić całkowicie od nowa własność i ukształtować stosunki własnościowe. Ma prawo zbudować nowy model polityczny, nową hierarchię społeczną i polityczną itd. Mamy w związku z czym przekonanie o tym, że umowa społeczna dokonała delegitymizacji całego porządku politycznego i społecznego, który wywodził swoją swoją genezę, swoje źródło z religii i z tradycji, z dekalogu. Mamy w związku z czym próbę powtórzenia tego, co zrobił Bóg. Bóg z ex nihilo stworzył świat. Rewolucjoniści francuscy, no może nie ex nihilo, bo ludzie i rzeczy istniały wcześniej, ale dokonują rekreacji, czyli powtórnej kreacji świata, próbując poprawić to, co Bogu się nie udało. Dlatego, że Bóg stworzył świat, w którym jest zło. W którym jest ta kultura, cywilizacja, o której mówi Rousseau, że niszczy człowieka. I oni chcą stworzyć świat od zera i stworzyć nowego człowieka, nowe państwo, nowe społeczeństwo, w którym zło zostanie wyeliminowane. I dlatego też w czasie rewolucji, na samym jej początku, popularne są takie pojęcia jak regeneracja czy wulkan z lawą. Regeneracja bowiem oznacza chęć odbudowania człowieczeństwa i odbudowania społeczeństwa, a wulkan z lawą to porównanie się bierze z tego, że pod tym płaszczem wulkanu, czyli pod kamieniami, tonami kamieni, które symbolizują starą monarchię i stary porządek polityczny, znajduje się lawa rewolucyjna, zasada suwerenności ludu, suwerenności narodu, który to lud i naród stwarza teraz rzeczywistość od nowa. Rewolucja francuska jawi się nam jako gigantyczny projekt zjawiska, które później zostało określone mianem konstruktywizmu społecznego. To znaczy, jest to taka wizja świata, konstruktywizm społeczny, polegająca na tym, że mamy planistów, którzy uważają, że znaleźli sposób, w jaki sposób zbudować świat od nowa, całkowicie od zera, na podstawie zasady rozumowej i kierując się tylko rozumem. I ci planiści są w stanie stworzyć takie projekty, czy projekt świata doskonałego, w którym zło zostanie wyeliminowane i stworzywszy taki projekt, są w stanie go potem wcielić w życie. Generalnie bym powiedział, że filozofia oświecenia, a za nim filozofia rewolucji francuskiej, uważają politykę za sztukę stosunkowo prostą. Wystarczy logicznie myśleć. Wystarczy zbadać świat tak, jak on wygląda. Stworzyć kontrprojekt, który w teorii będzie zawierał plany stworzenia tego świata jeszcze raz, bez błędów popełnionych przez Boga w akcie kreacji. I kiedy ten świat się stworzy, ten projekt jeszcze raz, to już jak się ma dobry projekt, doskonały, wewnętrznie spójny i logiczny, to wdrożenie go jest bardzo proste za pomocą ustaw. Rewolucja bowiem wierzy w to, i rewolucjoniści francuscy wierzą w to, że ustawy są w stanie odmieniać rzeczywistość i za pomocą ustaw można tą rzeczywistość dosyć swobodnie kreować. Tutaj panuje przekonanie, że ponieważ człowiek nie posiada takiej stałej natury zepsutej i złej, jak uczył święty Augustyn, to człowiek jest plastyczny. Można go traktować jako taką bryłkę plasteliny i tak sobie ugniatać, tak, wydłużać, skracać, prawda, i tak dalej. I społeczeństwo składa się też z takich bryłek plasteliny, czyli jednostek. I to społeczeństwo też możemy sobie ugniatać jako całość, prawda, tworzyć, nie wiem, zamki, tak jak to robiono w ancien reżimie przed rewolucją, albo tworzyć na przykład, nie wiem, ośrodki demokratyczne, miasta demokratyczne, świat demokratyczny, tak jak sobie wyobrażają
to rewolucjoniści. Można stworzyć ludzi całkowicie równymi, bo to jest tylko kwestia ustaw. Ustawy są w stanie odmienić rzeczywistość polityczną i społeczną. Jeżeli dzisiaj Państwo czasami słyszycie od polityków, którzy Wam mówią, że rzeczywistość można kształtować za pomocą zmian ustawowych, jakichś rewolucji prawnych i tak dalej, i można tą rzeczywistość odmienić, zapisując to w ustawach, no to jest typowe myślenie charakterystyczne dla oświecenia i dla rewolucjonistów. Ono jest dzisiaj bardzo popularne w świecie, dlatego że rewolucja francuska, idea oświecenia francuskiego wywołały no, olbrzymi rezonans, który po dzień dzisiejszy jeszcze całkowicie nie został pokonany, mimo że te wszystkie konstrukcje społeczne, no jak dojdziemy do, zaczniemy oglądać, jak one wyglądają w praktyce, no to trudno nie wykazać sceptycyzmu co do przekonania takiego, że można usiąść, obmyślić lepszy świat i za pomocą kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset czy kilku tysięcy ustaw całkowicie stworzyć świat od nowa, tak, że nie będzie błędów, nie będzie wad i że to wszystko jest, to rzeczywistość jest taka, prawda, plastyczna i to tylko wystarczy ustawowo. Problem rewolucji francuskiej, odziedziczony po oświeceniu francuskim, wynika bowiem z jednego błędu natury metodologicznej. Filozofia oświeceniowa, a potem praktyka rewolucyjna, nie rozróżnia dwóch kategorii, które są kategoriami podstawowymi, a mianowicie kategorii takich jak teoria i praktyka. Rewolucjoniści francuscy są przekonani, że polityka jest bardzo prostą nauką. Wystarczy mieć wizję nowego świata, czyli coś, co na poprzednich wykładach określiliśmy mianem ideologii i ideowania nowych światów politycznych. Jak już się ma taką ideologię, czyli wizję nowego stworzenia świata, to samo stworzenie jest banalnie proste. Do tego wystarczy ustawy. Ustawy, produkujemy ustawy i one odmieniają świat, odmieniają rzeczywistość. Zwrócono uwagę na przykład na to, że w całym tym dziele konstruktywizmu społecznego za pomocą prawa rewolucjoniści francuscy nie dostrzegli takich problemów jak skutki uboczne. Oni naprawdę wierzą w to, że ludzki rozum jest w stanie objąć całokształt stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych, zarządzania, historycznych, kulturowych i tak dalej, wznieść się ponad to i stworzyć wizję świata alternatywnego, w którym wszystkie wady zostaną nagle wyeliminowane. To ta nieumiejętność rozróżnienia teorii i praktyki staje się źródłem największych problemów i kłopotów rewolucji francuskiej. Dlaczego? Dlatego, że rewolucjoniści francuscy, wszystkie odłamy, jakie tam są, czyli monarchiści liberalni, republikanie, jakobini, wściekli, pierwsi komuniści od Babefa, żyrondyści i tak dalej, oni wszyscy nie rozróżniają pomiędzy teorią i praktyką. Każda z tych grup jest przekonana, że ich ideolodzy prawidłowo odczytali, jak świat ma wyglądać i mają prawidłowe projekty stworzenia świata. I jeżeli teraz inna grupa, czy to kontrrewolucyjna, czy też rewolucjonistów, ale którzy chcą czegoś innego, tworzy inny i odmienny projekt rzeczywistości, to rozpoczyna się wtedy skrajna nietolerancja w stosunku do innych projektów i tych ludzi, którzy tym innym projektom hołdują. Skąd to się bierze? Mianowicie nieumiejętność rozróżnienia teorii od praktyki, to jest po pierwsze, a po drugie wiara w rozum, wiara w to, że rozum logicznie myśląc jest w stanie stworzyć taką holistyczną, czyli całościową wizję świata. Jeżeli ktoś z tą wizją świata się nie zgadza, to problem nie polega na tym, że ma inne poglądy. Problem polega na tym, że jego rozum inaczej, czyli źle myśli. A jeśli czyjś rozum źle myśli, to znaczy, że ta osoba jest irracjonalna, a jeżeli ta osoba, czy ta grupa ludzi jest irracjonalna, a istotą człowieczeństwa jest racjonalność, to znaczy, że ich człowieczeństwo zostaje poddane pod znak zapytania, postawione pod znak zapytania, dlatego, że rozum ludzki nie może myśleć inaczej. Dlatego mamy wszystkie grupy rewolucjonistów, pomijając wszystkie różnice pomiędzy nimi, cechują się skrajną nietolerancją w stosunku do siebie, w stosunku do ludzi, którzy inaczej myślą i mają inne poglądy.
Ponieważ każda z tych grup równocześnie wierzy w rozum, to ta wiara w rozum przemienia się w fanatyzm racjonalizmu, który no, każe zapytać, co zrobić z tymi, którzy myślą inaczej. Cechą charakterystyczną bowiem rewolucjonistów francuskich jest to, że są oni wszyscy mniejszymi czy też większymi demokratami. To znaczy, oni się wszyscy uważają za demokratów, bo wszyscy się odwołują do suwerenności narodu, no ale jak już to wiemy z poprzedniego wykładu, każda z tych grup jakąś inną grupę, która myśli inaczej, z tego narodu wyklucza. A wykluczając tą grupę z narodu, de facto uznaje, że jest to grupa myśląca źle i wadliwie. Dlatego też demokracja, tak jak ją pojmują wszystkie grupy rewolucyjne, nie ma charakteru liberalnego. Nie jest to demokracja, w której jest większość i mniejszość. Większość myśli tak, a mniejszość myśli inaczej i większość wtedy, tak jak to się dzisiaj pojmuje w liberalnych demokracjach, no, większość realizuje swój projekt, ale szanuje mniejszość, że tamci mogą myśleć inaczej. Nie, nic z tych rzeczy w czasie rewolucji. Dlatego, że jeżeli ktoś myśli inaczej, to znaczy, że jego mózg źle działa. A jeżeli jego mózg źle działa, to jego człowieczeństwo jest postawione pod znakiem zapytania. Dlatego też badacz, pochodzący zresztą z Polski, ale tworzący w Stanach Zjednoczonych, badacz żydowskiego pochodzenia, pochodzący z Polski, Jakub Talmon, napisał kiedyś taką książkę Źródła demokracji totalitarnej. Ja mam niestety tutaj wydanie włoskie, w takim języku ją czytałem. Niedawno książka wyszła po polsku i bardzo Państwa zachęcam do przeczytania Talmona Demokracji Totalitarnej, dlatego że on tam opisuje genezę właśnie tak rozumianej demokracji, w której nie ma pojęć mniejszości i większości. Każda z tych grup, mówi Talmon, jest przekonana o tym, że posiadła prawdę i wszyscy, którzy się z nami nie zgadzają, są wrogami człowieczeństwa i wrogami rozumu i dlatego nie uznaje się żadnego pluralizmu. I w warunkach rewolucyjnych, w których poszczególne grupy łapią władzę i w pewnym momencie stają przed problemem, że są opozycjoniści, którzy chcieliby nam tą władzę zabrać, to mamy dwie możliwości. Albo pogodzić się z tym, że w kolejnych wyborach nam tą władzę mogą zabrać, albo ponieważ my mamy rację, jesteśmy o tym święcie przekonani, że mamy rację, to nie mamy innego wyjścia niż zaserwować przeciwnikom terror. I dlatego też każda grupa zaczyna mordować wszystkie inne grupy, które nie w pełni się z nimi zgadzają. Stąd jest to demokracja totalitarna, oparta na jednogłośności, bez wewnętrznego pluralizmu, bez dyskusji i z karą za inne myślenie, za pluralizm, za żądanie prawa do wyrażania swoich poglądów może być tylko jedna – gilotyna. Zresztą gilotyna też jest narzędziem rewolucyjnym, nieprzypadkowo narzędziem technicznym, który miał wszystko usprawnić i zracjonalizować. Gilotyna pochodzi od nazwiska i wynalazcy gilotena i tenże gilotyn jako wielki rewolucyjny innowator wpadł na pomysł, tam sobie policzono, że tam powiedzmy kat jest w stanie w ciągu godziny, nie wiem, wykonać 5 egzekucji. No bo tego skazańca trzeba, prawda, wprowadzić, ustawić na pieńku, toporkiem, prawda, go trzasnąć siekierą, pokazać głowę, prawda, wynieść zwłoki, prawda, i wprowadzić nowego i tak dalej, i tak dalej. Gilotyna charakteryzowała się szybkością. W ciągu godziny można było tam, nie wiem, zamiast 5 skazańców na przykład zgilotynować powiedzmy 15 osób. Dlaczego? Dlatego, że osoby były od razu wprowadzane, związane, prawda, pod gilotynę, spuszczamy gilotynkę, głowę pokazujemy, prawda, i do widzenia. Także jest to też jedno, można powiedzieć, z innowacji rewolucji francuskiej, która ma pokazać jej racjonalność. Dlatego, że czas to, prawda, jest cenny, w związku z czym trzeba racjonalizować używanie czasu, również za pomocą gilotyny. I rewolucjoniści wzajemnie się gilotynują. To znaczy, na początku rewolucji francuskiej gilotynują wrogów rewolucji, a więc duchownych, szlachtę, kontrrewolucjonistów. Potem zaczynają się gilotynować sami nawzajem. Stąd pojawiło się takie powiedzenie wtedy, rewolucja pożera własne dzieci.
Dlaczego? Dlatego, że każda kolejna grupa rewolucjonistów dochodząca do władzy była bardziej radykalna. Najpierw mieliśmy w czasie rewolucji monarchistów liberalnych, oni tą rewolucję zaczęli. Potem mamy republikanów, żyrondystów. Następnie mamy jakobinów, prawda? Każda grupa kolejna jest bardziej radykalna i jakobinom się udało wyhamować ten radykalizm, ponieważ wściekłym poobcinali głowy. No i zostali dopiero, prawda, obaleni przez zamach termidoriański i sami zresztą głowy wszyscy po kolei stracili. I dopiero od zamachu termidoriańskiego no, rozpoczyna się jakieś takie no, zakończenie tej fali terroru i wzajemnego obcinania sobie głów. Rewolucja jest nietolerancyjna również wobec ludu, który, narodu, który zgodnie z jej własną teorią jest suwerenny. Nie ma czegoś takiego jak suwerenny naród, który wyraża niezadowolenie z rewolucji. Każde niezadowolenie z rządzących i wyrażanie tego niezadowolenia jest traktowane jako działalność kontrrewolucyjna. Ja się w swoim życiu dość dużo naczytałem różnych wystąpień Robespiera. No to tam jest taka właśnie wizja, że wszyscy, którzy nie popierają naszej rewolucji, są agentami. Agentami, no dzisiaj pewnie w Polsce by powiedziano, że agentami rosyjskimi, wtedy to byli agenci angielscy premiera Pitta i wszędzie byli ci agenci Pitta. W związku z czym, jeśli ktoś mówi, że tutaj u nas chleba nie ma, no to jak może ktoś mówić, że nie ma chleba, jak przecież wszystko jest racjonalnie i wszystko musi działać, no to jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma chleba, to znaczy, że jest agentem Pitta. Jak jest agentem Pitta, no to oczywiście nie jest częścią suwerennego narodu, tylko należy go zgilotynować. Bo tak naprawdę suwerenny naród powinien popierać rewolucję. I wszystkie wystąpienia ludu wskazujące na to, że coś jest nie tak, traktowane są jako działalność agenturalna, agenci Pitta, w związku z czym, ponieważ to wynika z tego, że wtedy Francja rewolucyjna prowadziła z Anglią wojnę, no i wtedy oczywiście agenci Pitta idą na gilotynę. W skrajnym przypadku może się to zdarzyć tak, jak to zdarzyło się w Wandei, gdzie dwa departamenty się zbuntowały przeciwko rewolucjonistom i zostały dosłownie wymordowane. Dosłownie to znaczy wymordowane zostały kobiety, mężczyźni i dzieci. Wymordowano w tych dwóch departamentach około 200 tysięcy ludzi. Wioska po wiosce, wioska po wiosce. Dlaczego? Dlatego, że to jest demokracja totalitarna. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie popiera nas. Jeśli ktoś nas nie popiera, to znaczy, że nie kieruje się rozumem. Jeżeli nie kieruje się rozumem, nie jest częścią suwerennego narodu. Jeśli nie jest częścią suwerennego narodu i nie kieruje się rozumem, to znaczy, że w ogóle nie jest człowiekiem. To jest bardzo charakterystyczna ta kwestia, kto jest człowiekiem, a kto nie, decydują rewolucjoniści. W jednym tutaj, w jednym z ostatnich wykładów ktoś mi napisał taką uwagę, że no jak to była deklaracja praw człowieka obywatela, a równocześnie w koloniach Murzyni dalej byli niewolnikami. Tak. Dlaczego? Dlatego, że rządzący definiują, kto jest człowiekiem. Kiedy uchwalono powszechną deklarację praw człowieka i obywatela, zaraz za tym poszło zniesienie niewolnictwa w koloniach. Ponieważ spowodowało to załamanie gospodarki kolonialnej, co wpłynęło fatalnie na zaopatrzenie w tak zwane artykuły kolonialne w metropolii, to za czasów Robespiera, więc tego najbardziej radykalnego, egalitarnego rewolucjonisty, Robespierre i Jakobini przywracają bez żadnego wahania niewolnictwo w koloniach. Dlaczego? Bardzo prosta, mianowicie stwierdzają, że prawa człowieka i obywatela dotyczą ludzi. A ponieważ Murzyni nie są ludźmi, no to ich prawa człowieka i obywatela nie dotyczą. Zresztą one nie dotyczą nie tylko Murzynów. Grupy kontrrewolucyjne również nie są ludźmi. Bardzo pokazuje to dobrze wypadek, kiedy w konwencie jakobińskim rozpoczęła się dyskusja nad skazaniem na śmierć Ludwika XVI, czy też ex-Ludwika XVI, wtedy go nazywano już Ludwikiem Kapetem, pogardliwie. No, i kiedy rozpoczęła się ta dyskusja, w ogóle sama w sobie interesująca, ponieważ Ludwika XVI na śmierć nie skazał żaden trybunał, żaden sąd, zresztą nie mógł go nawet skazać, zgodnie z prawem przynajmniej, dlatego że król według konstytucji obowiązującej nie odpowiadał za swoje
działania prawnie odpowiadali ministrowie, dlatego ponieważ król był niedotykalny, nietykalny na mocy tej konstytucji, w związku z czym żaden sąd nie mógł go sądzić, dlatego decyzję o jego losie podjął konwent jakobiński. I w czasie tej dyskusji któryś z posłów, który chciał uratować Ludwika XVI, wstał i zadał pytanie Robespierre'owi. Zadał pytanie następujące. Obywatelu Maksymilianie. Obywatel Maksymilian zawsze był przeciwnikiem kary śmierci. Jak w związku z czym może teraz nawoływać do zgilotynowania Ludwika XVI? Przecież to jest śmierć. No to Robespierre wstał, wszedł na mównicę i powiedział tak. Zawsze byłem, jestem i pewnie zawsze będę przeciwnikiem kary śmierci. Tak, obywatele. Kary śmierci nie wolno stosować wobec ludzi. Ale Ludwik XVI był tyranem, był królem, a więc nie był człowiekiem. I dlatego konwent jakobiński przegłosował karę śmierci dla Ludwika XVI, którą wykonano w styczniu 1793 roku. Czyli kto jest człowiekiem, decydują rewolucjoniści. Jeżeli Wandea się buntuje, to 200 tysięcy ludzi idzie pod nóż, wioska za wioską, nie pytając się, jakie mają poglądy. Pewnie Państwo znacie taką anegdotę, o której się mówi, że w czasie krucjaty przeciwko Katarom i Albigensom w średniowieczu, w czasie jakiegoś tam, po zdobyciu jakiegoś tam miasta katarskiego, zaczęto ścinać wszystkich heretyków i jest taka anegdota mówiąca o tym, że ktoś się spytał, ale przecież być może, że nie wszyscy są heretykami, a część to są katolicy. I na to jakiś biskup miał wedle tej anegdoty powiedzieć, że Bóg odróżni swoich. Na sądzie ostatecznym wynagrodzi tym, którzy niewinnie zginęli. Mówię to o tej anegdocie, ponieważ nie wiemy, na ile ona jest prawdziwa, ale prawdziwa jest jedna rzecz. Mianowicie w czasie pacyfikacji Wandei i wymordowania tych 200 tysięcy ludzi, tam też się pojawiło pytanie, czy wszyscy ci ludzie, którzy tam mieszkają w Wandei, to są kontrrewolucjoniści. Otóż na pewno są również ci wśród nich, którzy tą rewolucję wspomagają i popierają. I wtedy też padła taka bardzo podobna już odpowiedź, ale już nie anegdotyczna, bo mamy ją na piśmie, kiedy padła odpowiedź, że rewolucja nie może się wahać, trzeba zlikwidować wszystkich. No i prawda, historia, no bo trudno mówić tutaj o Bogu chrześcijańskim, odróżni potem, prawda, tych, którzy byli rewolucjonistami od tych, którzy byli kontrrewolucjonistami. Innymi słowy, zostali zlikwidowani fizycznie wszyscy. Widoki, jakie mamy w Wandei, no prawdopodobnie są dosyć podobne do widoków, które mogliśmy sobie obejrzeć na filmie Wołyń Smarzewskiego, z tą różnicą, że w filmie Smarzewskiego mamy do czynienia z rzezią dokonywaną przez jakieś bandy chłopskie, a tutaj mamy rzeź dokonywaną przez regularne oddziały wojska francuskiego republikańskiego. Mamy wreszcie w czasie rewolucji ten wielki projekt stworzenia nowego świata i nowego społeczeństwa, o którym parę słów by trzeba powiedzieć. Zachęcam Państwa wszystkich zresztą do lektury książki podstawowej do tego tematu, czyli książki Jana Baszkiewicza Nowy Człowiek, Nowy Naród, Nowy Świat, Mitologia i Rzeczywistość Rewolucji Francuskiej. Książka opisuje właśnie cały ten proces konstrukcji nowego społeczeństwa. Podzielona jest zresztą na trzy części, czyli Nowy Człowiek, Nowy Naród i Nowy Świat. I pokazuje tą całą wizję tego, jak można odmienić rzeczywistość za pomocą prawa. Co my tutaj mamy? Zmianę wszystkiego. Zaczynając od imion i nazwisk. Najbardziej klasycznym takim osobą, która zmieniła swoje nazwisko, jest Philippe d'Orléans, czyli Filip Orleański, czyli boczna linia Bourbonów. Filip Orleański, wiedząc o tym, że nigdy nie odziedziczy tronu, ponieważ jest z bocznej linii, włączył się w procesy rewolucyjne, licząc na karierę polityczną, do której wyniesie go rewolucja. Na wiele się to nie zdało, no bo żadnej władzy nie osiągnął, a głowę stracił. W każdym razie Filip Orleański, chcąc upodobnić się do ludu, do suwerennego narodu, zmienił sobie nazwisko z Orléans, czyli Orleańskiego, na Égalité. Filip Równość.
książę krwi Bourbon, który się nazywa Filip Równość. To jest element szerszego procesu zmiany imion i nazwisk, po to, żeby były one bardziej rewolucyjne. Jakie to będą rewolucyjne? To będą te, które na przykład z pism starożytnych Greków i Rzymian, imiona, które się kojarzą z republikanami. To będą różnego rodzaju nazwiska typu Wolność, Równość, prawda, nie wiem, Jakub Rewolucyjny, Jakub Równy, Jakub Wolny i tak dalej. No tak jak ja bym zamiast Adam Wielomski się dzisiaj chciał nazwać Adam Równość na przykład, nie? I fajnie jest dostać na przykład dwóje na egzaminie od Adama Równości. Zmieniają się nazwy miast. Dlaczego nazwy miast się muszą zmieniać? Ponieważ wiele miejscowości i wsi francuskich ma w swojej nazwie, często są to nazwy złożone z dwóch czy trzech słów i tam mają na przykład Royal, królewski. No to przecież nie może być, prawda? Nie wiem, książęcy, burgrabioski czy jakiś inny. Te wszystkie reakcyjne, feudalne nazwy muszą być zmienione. Są zmieniane na przykład, nie wiem, na Wolność, Równość czy na coś takiego. Skasowano święta religijne i w miejsce świąt religijnych wprowadzono święta państwowe. Wprowadzono nowy kalendarz, o czym ostatnio mówiłem, od dnia proklamowania Republiki. Wprowadzono nowy system miar i wag. Dlatego, że system dotychczasowy francuski miar i wag opierał się na dwudziestkach. Czyli tak jak, nie wiem, w Polsce na przykład była kopa, czyli i tuzin, 12,60, tam się ten system cały opierał według dwudziestek. Miary i wagi wprowadzono na system metryczny, czyli wszystko się dzieli na 10, 100 i tak dalej. Jest to zresztą jedyny, bym powiedział, taki wymysł tego konstruktywizmu rewolucji francuskiej, który się przyjął w całej Europie, poza Anglią, jak wiadomo, dlatego, że tam rewolucja nie dotarła i tam dalej w tradycyjnym systemie, prawda, liczą, a nie w systemie metrycznym. Następnie mamy nowe karty do gry. Dlaczego nowe karty do gry? No, czy rewolucjoniści mogą grać w karty i tam na przykład pojawia się król? No, reakcyjny element zdecydowanie. Pojawia się dama. Nie ma żadnych dam. Są równe kobiety. Jakiś tam walet się pojawia. Walet to taki, nie wiadomo, czy to służący króla, czy to jest jakiś, prawda, rycerz, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie, no jak nie ma królów i nie ma rycerzy, to ani nie ma służących, ani żadnych rycerzy, więc to wszystko musiało zostać pokasowane. Mamy wreszcie armię zawodową zniesioną. W jej miejsce wprowadzono armię z poboru. To była gigantyczna rewolucja. Rewolucja po pierwsze gigantyczna, dlatego że armia poborowa, której nie płaciło się żołdu, albo płaciło się go na niskim poziomie, była armią, która można było za te same pieniądze wystawić tych żołnierzy kilkakroć więcej. To jest zresztą przyczyna powodzeń francuskich armii w czasie wojen potem napoleońskich, mianowicie możliwości wystawienia liczebnego armii przez Francuzów są znacznie większe niż takich państw, które posiadają podobną liczbę ludności, ale opierają się na armiach zawodowych. No a pamiętajmy, że to jest jeszcze czas, kiedy o sile armii decyduje liczba jednostrzałowych karabinów użytych w broni, czyli jeżeli ktoś ma 50 tysięcy żołnierzy, to ma 50 tysięcy strzałów, prawda? A jak druga strona ma 40 tysięcy żołnierzy, to ma 40 tysięcy strzałów i co tu dużo mówić, jest to decydujący element. Jak wejdą karabiny maszynowe w wieku XX, to się natychmiast to zmieni, ale wtedy liczba liczba żołnierzy jest decydująca dla bitew i dla sposobu prowadzenia wojen. Następnie mamy kasatę prowincji. Zostają zlikwidowane wszystkie tradycyjne francuskie podziały prowincjonalne. To jest nie tylko kwestia przynależności administracyjnej. W starej Francji przedrewolucyjnej każda prowincja posiadała swoje własne prawa, inne systemy podatkowe, inne systemy nawet miar i wag. Dlatego też wiele z nich posiadało różnego rodzaju zwolnienia,
które były bardzo cenione. Klasycznym przykładem takiego immunitetu prowincjonalnego, który był ceniony, to jest właśnie w Wandei. Wojna zaczęła się w powstaniu wandejskim, ono oczywiście nabrało charakteru obrony kościoła katolickiego i tak dalej, ale bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania wandejskiego było wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, dlatego że Wandea, bodajże jeśli mnie pamięć nie myli, od XVI wieku miała przywilej, że nie będzie przymuszani Wandejczycy, nie będą do służby wojskowej przez króla. I broniąc tego przywileju, rozpoczęli powstanie, rewolucję przeciwko rządom rewolucyjnym. I w miejsce tych wszystkich prowincji, razem z tradycyjnymi prawami, obyczajami, na przykład jedne miały zgromadzenia stanowe, samorządowe, inne nie, a teraz wszystko to ujednolicono, wprowadzono departament. Granice departamentów charakteryzowały się tym, że nie miały w ogóle granic historycznych, wytyczano je dosłownie linijkami na mapie. I wszystkie departamenty i mieszkańcy departamentów posiedli identyczne prawa. Jak mówię, dla jednych było to lepiej, dla innych, dla tych prowincji, które posiadały tam jakieś przywileje czy autonomię, było to oczywiście gorzej. Nastąpiła unifikacja języka. Przymusowo zaczęto uczyć w miejsce patua, czyli gwar regionalnych, uczyć języka francuskiego. Zmieniono zasady pisowni i odmiany. Również próbowano zmieniać znaczenie słów, nadając pojęciom, które się rewolucjonistom podobały, charakter taki sympatyczny, na przykład takim pojęciem jak wolność, równość, braterstwo, prawda, i tak dalej, a innym pojęciom, które się kojarzą z tradycji, autorytet, władza, król, próbowano nadać charakter pejoratywny, kojarzący się negatywnie. Wprowadzono również zakaz posługiwania się pan, pani, madame, mademoiselle, messieurs. W miejsce to wprowadzono tak zwany tit-wa-mon, czyli mówienie wszystkim na ty. Chodziło o to, aby skasować jakiekolwiek dystynkcje społeczne i dystynkcje, że ktoś jest, nie wiem, hrabią czy byłym hrabią, więc do niego wszyscy mówili na pan i chodziło o to, żeby do byłego hrabiego wszyscy mówili na ty. Wprowadzono wreszcie rozwody, rzecz nieznana oczywiście we Francji katolickiej przedrewolucyjnej, przy czym rozwody są to przede wszystkim rozwody, to zostanie potem usankcjonowane przez Napoleona, w kodeksie Napoleona tak naprawdę o rozwodzie decyduje mężczyzna i tak naprawdę rozwody w czasie rewolucji francuskiej to jest bardziej oddalanie żon niż rozwody w takim rozumieniu, jak my dzisiaj je widzimy, to znaczy, że kobieta i mężczyzna mają tutaj równe prawa. Wprowadzono wreszcie nowe prawo spadkowe, przymusowo dzielące po zmarłym pomiędzy jego dzieci porówno, a więc zlikwidowano zasadę, która obowiązywała w ancien reżimie, że wszystko dziedziczy najstarszy syn. Tutaj w to miejsce wprowadzono zasadę równego podziału spadków. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że załamało to taką, można powiedzieć, autorytarną władzę ojcowską. Wcześniej ojciec miał możliwość wymuszenia posłuszeństwa dzieci za pomocą prawa spadkowego, za pomocą testamentu. Mógł po prostu zapisać temu lub temu, na co miał ochotę. A jeżeli nic nie zapisał nikomu, no to wtedy najstarszy syn automatycznie dziedziczył. Teraz wprowadzono zasadę równego podziału, co oznaczało, że ojciec nie mógł zapisać wszystkiego swojemu ukochanemu dziecku, czy temu, które uważał za najbardziej wartościowe. I teraz każde z dzieci dostawało porówno, bez względu na to, czy tego ojca szanowało, czy nie, prawda? Oczywiście to nie zawsze było fajne i sympatyczne, że ten ojciec posiadał taką władzę despotyczną, prawda? No to sobie tam to na przykład, nie wiem, no, Moliera wystarczy poczytać różne jego tam sztuki, żeby pokazać właśnie te nadużycia władzy ojcowskiej. No i wreszcie wprowadzono coś zupełnie nowego, co też się utrwaliło, mianowicie banknoty zamiast monet mających swoją równowartość w złocie czy też w srebrze, co spowodowało, umożliwiło łatwą inflację. Inflacja jest wielką zmorą i chorobą rewolucji, dlatego że wszystkie rządy rewolucyjne, aż do Napoleona, mają kłopot ze zbilansowaniem budżetu, w związku z czym drukują pieniądz.
Inflacja zresztą ma też olbrzymie znaczenie dla nowego porządku ekonomicznego i społecznego francuskiego społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że w czasie rewolucji duchowieństwu i szlachcie zabierano majątki, nacjonalizowano je i te majątki potem były wyprzedawane obywatelom. Przy czym, jak to przy tego typu wielkich procesach prywatyzacyjnych dziejących się w czasie rewolucji, wyglądało to w praktyce tak, że te majątki mogli nabywać tylko i wyłącznie, no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, koledzy króliczka, czyli koledzy rewolucjonistów, członkowie ich rodzin i tak dalej, urzędników państwowych, którzy zajmowali się prywatyzacją i tak dalej. I cóż powodowała inflacja? Mianowicie inflacja powodowała to, że ponieważ ci ludzie nie mieli pieniędzy na przykład na to, żeby nabyć pałac sąsiedni, który właśnie zagrabiono arystokracie, no to mogli pożyczyć w banku na przykład te pieniądze, ale bank też im nie da, bo nie mieli zabezpieczenia. W związku z czym wyglądało to w ten sposób, że wpłacano jakąś ułamek tej sumy albo i w ogóle od zera i potem rozkładano na przykład na 40 lat spłatę tych zobowiązań do budżetu państwa. I wtedy, kiedy poszła gigantyczna inflacja, no to kwoty nie były waloryzowane, tych, prawda, te kwoty, za które kupiono te nieruchomości rozgrabione i w związku z czym inflacja zjadała ich wartość. Ocenia się, że klasa średnia, mieszczaństwo francuskie, które powstało w czasie rewolucji francuskiej, no to mniej więcej kupiło swoje dobra ziemskie na wsi za od połowy procenta do 10% realnej ich wartości. Wszystko resztę zjadła inflacja i w ten sposób rewolucja stworzyła nową klasę rządzącą, nową klasę ludzi majętnych w miejsce dawnej arystokracji i dawnej szlachty. I doszło do czegoś takiego, no w Polsce się to nazywało po 1989 roku uwłaszczenie nomenklatury, prawda? Tam się rewolucyjna nomenklatura też uwłaszczyła właśnie w ten sposób za od połowy procenta do 10% wartości kupowanych majątków. Czyli na przykład, nie wiem, zainwestuję 10 tysięcy złotych w zakup, prawda, jakiejś nieruchomości, no i następnie, ponieważ inflacja to zje, no to zamiast tych 10 tysięcy złotych za tą nieruchomość ostatecznie zapłaciłem 500 złotych na przykład, nie? Czy 1000 złotych. Także inflacja umożliwiła gigantyczny szaber rewolucyjny. No i mamy wreszcie plany, na szczęście niezrealizowane dla Francuzów. Pierwszym planem, który nie został zrealizowany, jest plan wyburzenia Paryża. Był taki wielki projekt, dlatego że Paryż uznano, że jest zbudowany nieracjonalnie. Racjonalne miasto to jest miasto, w którym wszystko jest kwadratowe i się wszystkie ulice pod kątem 90 stopni, prawda, ze sobą stykają, czyli taka krzyżówka, można powiedzieć, prawda? Barcelona jest na przykład miastem w ten sposób zbudowanym, ten kto był, mógł, może sobie to zobaczyć. Ten plan nie został zrealizowany i plan stworzenia racjonalnego Paryża nie. Inną utopią, która nie została zrealizowana z braku pieniędzy, było rzeczywiste, autentyczne, wielkie marzenie rewolucjonistów francuskich, to znaczy szkoły z internatem. Chodziło o to, taki projekt przedstawił Robespierre, taki słynny projekt La Pelletiera, w którym, wedle którego to projektu miano stworzyć wszystkie szkoły z internatem. W wieku 6 lat dzieci miały być obligatoryjnie zabierane rodzicom i w wieku tam 14 wypuszczane. O cóż chodzi? Mianowicie Robespierre stwierdza tak, no my tutaj uczymy dzieci postępu, nowoczesności. No i co z tego? Przyjdą do domu po szkole i reakcyjna babcia, reakcyjny dziadek, reakcyjni rodzice. A jeżeli się je na 8 lat zabierze, wychowa w nowych wartościach, przez 8 lat nie zobaczą żadnego krewnego. Wyjdą jako idealni republikanie, którzy nie znają żadnych wartości świata tradycyjnego. I wtedy mówi Robespierre, wyjdą jako wolni ludzie, bo będą myśleli w duchu republikańskim. Bez kontaktów z reakcyjnym rodziną, reakcyjną babcią, reakcyjnym dziadkiem. No ten projekt nie został zrealizowany z powodów finansowych i całe szczęście, bo jego celem była kreacja człowieka totalitarnego. I tym, tą myślą o kreacji człowieka totalitarnego zakończymy tą część naszych rozważań o rewolucji. Dziękuję.